porozmawiajmy o walorach nauki. Najpierw odróżnijmy znaczenia przymiotników. Cenny, doniosły i ważny. Nazywajmy cennym, czyli wartościowym lub posiadającym wartość. To wszystko, co czyni zadość jakiejś potrzebie lub też sprawia jakąś satysfakcję. Doniosłym. Nazywajmy to i tylko to, co wywołuje znaczne zmiany w dziedzinie rzeczy cennych lub też znacznym zmianom w tej dziedzinie zapobiega. A jak określić ważność? Powiemy, że to jest ważniejsze od czegoś innego, co zapobiega większemu złu lub większe zło usuwa. Tak ustaliwszy znaczenia słów, zapytajmy o wartość, doniosłość i ważność nauki. Że czyni ona zadość licznym potrzebom i sprawia liczne satysfakcje, to jasne. Umysły stają się bogatsze, poglądy mędrsze, upodobania wyszlachetnione, rozmowy bardziej ożywcze, bardziej natarczywe i podnoszące na duchu. Sam rodzaj pracy, skupionej pracy umysłowej to sprawia. A cóż dopiero, jeśli jest to praca nie dla celów lukratywnych, a praca z zamiłowania w zespole dociekliwych, oddanych miłośników wiedzy i gorliwców badania. To niby zespołowa muzyka umysłowa, nie mniej uduchowiona, a nieskończenie bardziej inteligentna.